W ramach akcji Zima Miejski Zarząd Dróg w Kielcach uruchomił całodobowy monitoring ulic. Kamery mają pomóc m.in. w nadzorowaniu pojazdów biorących udział w działaniach, mających na celu utrzymanie odpowiedniego stanu ulic w mieście podczas opadów atmosferycznych. W tej chwili dyżurny został wyposażony w monitor, który ma możliwość z 240 kamer pokazać sytuację w realnym czasie w zakresie stanu nawierzchni opadów bądź też nie. W jednym czasie na ekranie może mieć zdjęcia z jednej do 30 kamer, ale ma możliwość podglądu około 240 kamer oraz drugi monitor, który pokazuje poprzez wskazania GPS-u miejsca aktualnego pobytu użytego sprzętu, trasy, które ten sprzęt pokonał, co ma szczególne znaczenie, żeby reagować bardzo szybko w przypadku stwierdzenia, że działania wymagają korekty oraz też bieżącej kontroli pracy rejonowego przedsiębiorstwa Zieleni, które wykonuje dla nas akcje związane z utrzymaniem nawierzchni dróg. Wszelkie problemy związane z odśnieżaniem dróg można zgłaszać całodobowo do Miejskiego Zarządu Dróg pod numerem telefonu 41 34 02 800. Dla wygody i usprawnienia obsługi mieszkańców MZD uruchomił Biuro Obsługi Interesantów, które mieści się na parterze instytucji przy ulicy Prędowskiej 7. Znajdujemy się w szeroko rozumianym biurze obsługi interesantów, gdzie według naszej koncepcji w tej chwili załatwiania osób, które przychodzą do miejskiego zarządu, a proszę wierzyć, jest to bardzo dużo osób każdego dnia, aby w maksymalny sposób usprawnić tę obsługę, usatysfakcjonować osoby załatwiające sprawy. Jest tu wystarczająco dużo przestrzeni i dostępu do nośników informacji oraz rozmaitych druków, formularzy, żeby to załatwić w jednym miejscu jak najsprawniej. Instytucja planuje także zainstalowanie w budynku automatu, gdzie interesanci będą mogli na miejscu uiścić opłatę administracyjną.